Wyciągasz gąsiora. Nie Europa twa. Wyciągasz gąsiora. To zasada, że spróbuj się kładzić jak na pierzyznę. Wyciągasz się pleci płynnie i te lądowanie całkiem fajne. Wyciągasz gąsiora. To zasada, że spróbuj się kładzić jak na pierzyznę. Wyciągasz się pleci płynnie. Tam piosenkę zbiera ładnie. Dawid jest super w formie. Robi dobrą robotę i w pełni zasługuje na to, co teraz ma. Musimy z tego cieszyć się. Skacze na takim poziomie. Prawie się lepiej nie da. Nie leci jak gąsior, nie leci jak gąsior. Stawi to YouTube niesamowicie. Naprawdę bardziej jest mocny psychicznie. Szczególnie widać jak Pokémony gra. To był ostatnio do 40 levela. Wyciągasz gąsiora, to zasada, że spróbuj się kładzić jak na pierzyznę. Wyciągasz się pleci płynnie i te lądowanie całkiem fajne. Wyciągasz gąsiora, to zasada, że spróbuj się kładzić jak na pierzyznę. Wyciągasz się pleci płynnie i te lądowanie całkiem fajne. I wstajemy z szacunku, Dawid też już wstał. Już ruszył na ten długi, długi, długi rozbieg. Najdłuższy z wszystkich skoczni w turnieju czterech skoczni. Płyń w powietrzu. Leć jak najdalej, Dawidzie! Dawid, ląduje, Dawidzie! Ląduje, wspaniale! Ląduje, stąd, Dawidzie! Dawid Kubacki wygrywa! Nie leci jak gąsior, nie leci jak gąsior. Wyciągasz gąsiora, to zasada, że spróbuj się kładzić jak na pierzyznę. Wyciągasz się pleci płynnie i te lądowanie całkiem fajne. Wyciągasz gąsiora, to zasada, że spróbuj się kładzić jak na pierzyznę. Wyciągasz się pleci płynnie i te lądowanie całkiem fajne.